Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza Menadżer. Bardzo mi miło, że się tutaj widzimy, ale już na samym wstępie powiem, że e, nie będziemy widzieli się jutro, ponieważ no, ja mam przed sobą listę odcinków, wiem jak to nagrywam e, i wiem, że kolejnego odcinka nagrywać już po prostu nie chcę. Ale to nie dlatego, że nie chcę się z Wami widzieć, widzowie, e, bo zawsze cenię sobie e, te nasze spotkania. Natomiast. E, no. Natomiast problem jest inny, a mianowicie chciałbym po prostu mieć od Was także propozycje i chciałbym z nich skorzystać. Zatem dzisiaj oczywiście zbudujemy sobie bazę danych, zrobimy sobie transfery, jeżeli na jakieś będziemy mieli pieniądze, ale po prostu nie chcę całego tego okna europejskiego dokonać tutaj sam. Więc mam nadzieję, że rozumiecie jakby o co chodzi. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i mam nadzieję, że propozycje się pojawią. Ale to, kogo my potrzebujemy jak potrzebujemy, o tym wszystkim. E, będziemy gadali sobie no w trakcie tego odcinka. 400 tysięcy to jest nasz budżet transferowy, e, natomiast on na pewno wzrośnie po sprzedaży Baumgartla i tak dalej, ale my potrzebujemy wreszcie znaleźć piłkarzy, których też w tej drużynie byśmy chcieli. E, patrzę sobie, jak to wygląda, jeśli chodzi o zawodników wolnych, no bo to nas w tym momencie najbardziej interesuje. Zobaczmy sobie wolnych piłkarzy, zobaczmy sobie narodowość e, Niemcy, no bo to by było naprawdę fajne, gdyby udało nam się jakiegoś, e, no w piłkarza z, z kraju naszego klubu Tutaj e, sprowadzić. Patrzę, czy są tacy zawodnicy wolni, których chcielibyśmy tu zobaczyć. Niestety e, nie mamy tego pił typu piłkarzy, natomiast ja chcę pierwszego piłkarza w ogóle e, po nazwisku poszukać, no bo interesuje mnie Manuel Neuer. 40-letni goalkeeper. No, kończy karierę po tym sezonie, zatem jego w ogóle nie możemy e, tutaj już sprowadzić. A nawet gdybyśmy mogli, e, to niestety nie jest on na tyle wysoko, e, żebyśmy mogli go. Yy, dać do składu, no bo Bobek jest od niego po prostu lepszy yy, Oczywiście, no teoretycznie możemy czekać na jego region w przyszłym sezonie, ale... Wiecie doskonale, jakie jest moje stanowisko, jeśli chodzi o e, regener. Dobrze, patrzymy sobie tutaj jeszcze raz, czy może jakiś Mark Anreter Stegen e, jest tutaj wolnym zawodnikiem, ktoś w tym stylu, ale niestety e, takiego zawodnika tutaj e, nie mamy. Zobaczmy sobie zawodników w takim razie w defensywie i Waldemar Anton może być piłkarzem co najmniej interesującym, natomiast nim już teraz zainteresowany jest Fiorentina, a my nie wiemy, ile on jest warty, i nie możemy w związku z tym po niego pójść, e, ponieważ e, nie możemy. Nie wiemy, jaki bonus trzeba mu dać, więc no, to blokuje nas przed ściąganiem tych zawodników wolnych. No tak wyglądają zasady i uważam, że to jest uczciwe, bo też pozwala nam troszeczkę poczekać, każe nam się trochę zastanowić. Stark wygląda bardzo ciekawie. To jest też znane nazwisko Natomiast jest to piłkarz młodszy niż starszy Więc tu będziemy musieli zobaczyć jaki bonus Przede wszystkim musimy dla niego przeznaczyć No bo jeżeli okaże się, że są to pieniądze Większe niż mniejsze, to raczej będzie to Bez sensu, patrzę sobie jeszcze na zawodników No ale tylko ten Stark tutaj wyglądał ciekawie No i zobaczmy co dzieje się Dalej Chato, czy też Chato Fizyczne oczywiście fajne, ale poza tym No to nie robi na nas jakiegoś Piorunującego wrażenia No jak najwięcej zielony tutaj szukamy, ale nie tylko w jednym elemencie. Chociaż Rocco wygląda spoko jako może ofensywny, może środkowy pomocnik, choć oczywiście teraz tak naprawdę taki SP jest już nam troszkę mniej potrzebny ze względu na to, jak ten skład wygląda, jak wygląda formacja, w której się obracamy. Zobaczymy Lukasa, ponieważ on jako środkowy napastnik, może jako środkowy pomocnik ofensywny nawet być piłkarzem interesującym. Schodzimy sobie niżej. No na pewno nie było do tej pory jakiegoś takiego nazwiska Em, które miałoby dla nas ten efekt wow, chociaż Justin, e, ninja, to jest chyba którego kiedyś mieliśmy, tak? To jest chyba ten. E, wygląda co najmniej ciekawie, żeby go prześledzić. E, m, salkę sprawdzimy sobie oczywiście. Waldschmidt to jest zawodnik, któremu. Powinniśmy się naprawdę mocno przyjrzeć, no bo to też jest znane nazwisko. Więc tutaj e, te scoutingi zrobione mamy. E, zobaczymy sobie jeszcze losowe, na, znaczy nie losowe, a dowolne narodowości. Choć tak naprawdę, no to trochę nam się zrobią one e, losowe, bo wylosuje je e, alfabet. Wolni zawodnicy powyżej 23 roku życia, narodowość dowolna. Patrzymy sobie na e, bramkarzy, aczkolwiek ja nie jestem jakoś mega. Nagrzany tu na pozycję golkipera Najgorzej, że tych alów było bardzo dużo Co wyklucza nam e, W dalszej części tych zawodników e, No bo sami widzicie, jesteśmy tu w połowie stawki A dopiero tu pojawiają nam się inni piłkarze Jest Daniel Amartey e, Natomiast wydaje mi się Że on nie jest jakoś dla nas mega istotnym Piłkarzem e, Dodam sobie tego ziomeczka Zobaczymy co się tutaj e, wydarzy Jest Augustinson No nie, te statystyki nam nas, no nie powalają, mówmy się Bas, e, holender. E, no, to chyba nie jest ten moment Balkowiec wygląda całkiem ok. Schodzimy niżej, patrzymy. Ja tak naprawdę już nawet nie patrzę tyle na nazwiska. E, co bardziej skupiam się tutaj na e, statystykach. No i widzicie, tutaj lista kończy nam się na bałerze, więc e, bardzo mocno. E, ograniczoną mamy tę pulę, e, więc trzeba by było to zrobić narodowościami. Zobaczymy sobie, a kto to, a kto to, hehe, bo te statystyki, tam sporo tego zielonego było. Więc e, jestem ciekawy, schodzimy sobie niżej, ale tutaj alów mamy bardzo dużo i to niestety e, ogranicza nam to szukanie. E, anronin, Tino. To jest znany zawodnik w ogóle, całkiem. Sprawdzimy go sobie. A czemu nie? E, choć oczywiście musimy w głowie mieć to, że my no, jesteśmy teraz zespołem na poziomie y, no, mocnej Bundesligi i na poziomie Ligi Europy. Więc tutaj naprawdę patrzymy, musimy patrzeć na zawodników, którzy y, no, będą robili na nas y, duże wrażenie. E, Atik. A ty troszeczkę mnie tutaj nakierował na to, w jakim kraju moglibyśmy jeszcze, a w zasadzie z jakiego kraju moglibyśmy jeszcze piłkarzy poszukać. Turcja. E, zobaczmy sobie w takim razie, jak to się prezentuje, jak to wygląda. E, jeśli chodzi o bramkarzy, no to tu niestety nie mamy nikogo takiego, kogo stwierdzilibyśmy, że jest wow, chociaż Bozan e, wygląda całkiem intrygująco, żeby go sobie tutaj e, przeskautować. Zobaczmy sobie Ahana czy też Aihana prawdopodobnie, Gunul e, Nuni, e, no i tutaj, no nie, e, pomocnicy, czy tu będzie ktoś ciekawy, zobaczymy sobie Tajlana. E, zobaczymy sobie e, Muhmeda, bo tutaj dużo ciekawych statystyk, oczywiście, one muszą być w tej e, górnej części, żeby nas interesowały, natomiast, gdyby były, to tutaj naprawdę widzimy ciekawego zawodnika, e, no i tu e, Sinik, jest piłkarzem ciekawym, Idę Stan, a sprawdźmy go sobie. Zatem e, bardzo obszerna buduje nam się lista e, z tego kraju. E, I jeszcze chciałbym zobaczyć, chyba Polskę, chociaż ta Polska e, to raczej nie będzie ciekawa pod względem tych zawodników, wiecie, no, no wolnych pod. No bo tu, tu w tym momencie już my naprawdę potrzebujemy najlepszych z najlepszych. Jest Oleg Buxa. Pasowałby nam tu bardzo, ponieważ Buksę już jednego mamy, prawda? Jest Krzysztof Piątek, aczkolwiek, no nie wydaje mi się, żeby Krzysztof Piątek był piłkarzem ciekawym. Z tego powodu, no że już tego typu zawodnika my w klubie mamy. W sensie Buksa zajmuje miejsce na piłkarza tej klasy. Patryk Kun, tak to un ale on nas chyba nie zainteresuje tutaj, no bo nie mamy dla niego w ogóle, chociaż mamy pozycję lewego, sprawdzimy go sobie, no bo słuchajcie, chcę dawać szansę, jeżeli będą ciekawi ci Polacy, to czemu ich sobie nie prześledzić, no wśród obrońców Mateusz Żukowski może wygląda jakkolwiek, ale nie wygląda też jakoś mega, zobaczmy sobie jeszcze golkiperów, Boże, myślałem, że to jest Artur Boruc. Bo przy tym boruc i od razu mózg poszedł tylko w jednym kierunku. No nie, golki pedż nie wyglądają e, jakoś tutaj e, no, niesamowicie. E, zatem e, trzeba poczekać też, żeby skałci odrobinkę nam e, no, tę, tę robotę e, ruszyli. Zatem jesteśmy jeszcze przed turniejem przedsezonowym. E, no na pewno to, co zrobiliśmy, to zrobiliśmy bardzo. Fajny, no, no transfer, no już, już tak to trzeba powiedzieć. W sensie nie czuć tutaj przyjścia zawodnika, natomiast nie czuć też odejścia, no bo. E, Hajdara na stałe. Uważam, że to jest, to jest wielkie wydarzenie dla tego klubu. Naprawdę. E, dobrze się zgadzamy. Vinicius, dobrze się zgadzamy i do, sprawdzamy tylko możliwości. E, no to co, czekamy? Czekamy na rozwój sytuacji, no bo też musimy czekać na to, żeby pieniądze jakieś nam wpłynęły. Freiburg chce Monsura. My Monsura sprzedać chcemy. Natomiast ja bym bardzo chętnie zobaczył tutaj tę fureczkę z przodu, ponieważ e, naprawdę. Jest to... No jest i, i, i to będzie 2 miliony dla nas, tak? I oni mówią, że okej. Okay, dla mnie spoko, słuchajcie. Dla mnie spoko. Taki pieniądz za Mosura... To są naprawdę fajne pieniądze i też uczciwe odejście. No, bo kurczę, nie będziemy chłopakowi tutaj zamykali ścieżki dalej. Aczkolwiek widzimy, że Espaniol też gotowy włączyć się do tych negocjacji. Ja tutaj zlecę. No, zobaczymy, co jesteśmy w stanie wyciągnąć. Wydaje się, że z Freiburga mogliśmy zdecydowanie więcej pieniędzy wyjąć, mam takie wrażenie. Więc tak, mamy tu kolejną propozycję, tym razem wypożyczenia Richtera, który na wypożyczenie wystawiony jest przez nas i trzeba się na to zgodzić. To jest roczne wypożyczenie bez opcji wykupu. Super, a on musi odejść z tego klubu. Nie widzę innej opcji. Na sprzedaż nie został wystawiony, więc dobrze. Vinicius, bardzo szybko dostajemy za niego ofertę. Natomiast wydaje mi się, że skoro to jest Mainz. Jesteśmy w stanie e, wyciągnąć troszkę więcej pieniędzy. E, dostajemy propozycję za Baumgartla. E, zlecamy ją powyżej 15 milionów chce dostać. Newcastle było w stanie tyle zapłacić, aczkolwiek tutaj zgłaszają się troszkę biedniejsze kluby, więc ciekawy jestem, jak to będzie. No i dostajemy propozycję za Larsona. Natomiast jeśli chodzi o tego piłkarza i jego odejście do Leverkusen, e, dla mnie to mają być pieniądze e, na poziomie przynajmniej jego poprzedniej klauzuli odstępnego. E, czyli ja chciałbym za niego 80 milionów, ale zaczniemy negocjacje od 90. No i Bayer Leverkusen raczej tych pieniędzy nam e, nie da, a ten piłkarz też przedłużył przed sekundą dosłownie kontrakt, więc czym my się tu w ogóle mamy przejmować? Możemy Wam zaproponować 85 milionów, e, ale jak tu zeszliśmy, to ja bym chciał e, procent od jego kolejnego transferu. No i to się nie uda w takim razie coś czuję. E, ponieważ może być 80, e, może być 10%, ale to ma być 80 milionów, czyli 40 do kieszeni. No i oni się na to nie zgadzają. Czy mnie to boli? Nie, bo tego piłkarza zbytnio nie chciałem sprzedawać. Natomiast. E, e, no trzeba było porozmawiać, no bo cały ten czas, tak jak mówię, nasz taki wewnętrzny price, tak e, na tego zawodnika. E, no to są, e, to są pieniądze na poziomie. To są pieniądze na poziomie. Yy, ilu? Na poziomie 80 milionów? 5 milionów Espaniol dacie? Oni się zgadzają. No powiem szczerze. Ja na miejscu Mosura wybierałbym Barcelonę i Katalonię do mieszkania, e, więc zobaczymy, co on powie. Dostajemy propozycję też z Hiszpanii, tym razem z Madrytu, z Hetafe. Natomiast wydaje się, że okolice Londynu mogą bardziej skusić Richtera, bo przyszli zdecydowanie szybciej po tego zawodnika. E, Werner, on jest na liście transferowej, dostajemy propozycję. Natomiast ja bardzo chętnie, e, bardzo i to bardzo, bardzo, bardzo chętnie, e, chciałbym. No, zarobić tutaj jak najwięcej pieniędzy. No dobra, zatem zobaczmy. Ja proponuję kwotę na poziomie 3 milionów, bo półtora miliona za tego żomeczka dla nas byłoby super. Natomiast tutaj Turcy delikatnie stawiają opór. Liczę jednak, że się dogadamy. Wydaje mi się, że się dogadamy. Zobaczmy. I się dogadujemy. Bardzo szybko, łatwo i przyjemnie. Cieszy mnie to mocno, bo. To jest półtora miliona tutaj. Tutaj to może być od 2 do 2,5 miliona. Tu też to mogą być ciekawe pieniądze. Tu. No i tu czekamy, chociaż, chociaż już do końca nie czekamy. Natomiast. Mamy tu do wyjęcia jeszcze więcej hajsu moim zdaniem. 18 milionów jest do zrobienia. 18 milionów, czyli 9 milionów dla nas. No to już są naprawdę spore różnice w naszym budżecie. Tym bardziej mówiąc o zawodnikach bez klubu, prawda? To by było super. 18. I oni się zgadzają. Słuchajcie, to są naprawdę gigantyczne pieniądze za tego piłkarza, bo jego wartość oceniana jest na 11 milionów. On jest bez przedłużonego kontraktu ma 30 lat. Uważam, że naprawdę tutaj e, dokonujemy super ruchu. Oczywiście trzeba będzie go zastąpić kimś, ale może uda nam się na przykład kogoś wypożyczyć w to miejsce. E, może uda nam się kogoś ciekawego ściągnąć. Zobaczymy. No jak na razie ta defensywa nam się mocno rozmontowuje, ale czy to jest wielki problem? Trzeba sobie zadać pytanie. No bo do tej pory no, nie było to, no, 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 nie wyglądało to świetnie, tak? Więc robimy to w ten sposób. A skoro mówimy też o piłkarzach, którzy wyglądają świetnie, to uważam, że must have'em jest pójście ewentualnie po jego Ketiacha i spróba ponownego wypożyczenia go. Jest tutaj Eddie. Jakby oni nam go dali na wypożyczenie, no to ja uważam, że dla nas byłoby to piękne i oni się zgadzają. Słuchajcie. To rozwiązuje problem napastnika na ten sezon. Co jest gigantycznym, yy, gigantycznym boostem. No bo jesteśmy w stanie dzięki temu skupić się na znacznej poprawie defensywy. A tego potrzebujemy. Zatem mamy Hajdare. Wiecie co? Spróbujmy z wykupem. Okej, okay, okej. Okay, dwuletnie, please. Ten Arsenal chyba w nim jakoś utopił strasznie w kontrakcie. I teraz... Ze wszystkich sił starają się go pozbyć, mam wrażenie. Bo to jest, to jest naprawdę hit. Eee, co się tutaj dzieje? 20 milionów euro? 34,9. To okej. Okay. Wiemy, że to raczej, jeżeli utrzymamy poziom sportowy, będzie eee, prawdopodobnie cały, ale nasz budżet. A przede wszystkim mamy Diego Nketiah'a na dwa lata. Okej, okay, ja to akceptuję. Nie chcę tego zrywać. Eee, a oni się go pozbywają właśnie na dwa lata. To jest największa głupota. Jedna z większych głupot i absurdów, jakie widziałem od lat. Eee, natomiast, no, no co, no nie skorzystać? Byłbym głupi. A zobaczcie, no taki Edin Ketiach, no jego, yy, przepraszam, jego nie kupimy. No nie mamy w tym momencie pieniędzy. Mamy jakichś tam wolnych zawodników, yy, których sobie skautujemy, no ale doskonale wiemy, że ich po prostu nie uda nam się pozyskać. Wind byłby super, no ale jego nie pozyskamy, tak? Więc taki Edin Ketiach naprawdę dla nas to jest. To, to, to jest w ogóle marzenie, nie? W sensie to, że to się udaje jest tak absurdalne dla mnie, że nie umiem tego pisać. ale nawet taki muhtar, to jest bardzo dużo budżetu naszego transferowego, a przypominam, że my musimy tę obronę naprawdę fajnie wzmocnić, więc ja uważam, że Anglik, który też udowodnił swoją przydatność, to jest coś fantastycznego. To mamy turecką walkę widzę, natomiast no to już tu musicie dać mi więcej pieniędzy i, 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 i tyle, um, tu jesteśmy dogadani no to tutaj odrzucam tę ofertę z Francji niech on zostanie w Niemczech, oni nie dadzą nam więcej, a 18 milionów um, no to to jest piękna sprawa um, i widzimy, że walka o Viniciusa właśnie się skończyła, po prostu przyszło Palermo, czyli zespół City Group um, i wpłaca 10 milionów, czyli w tym momencie mamy już 7,4 miliona w budżecie transferowym no uważam, że, że pięknie się to nam układa. Naprawdę uważam, że pięknie nam się to układa. E, czekamy w takim razie na odejście. I odchodzi Baumgartl. Tak też się dzieje. E, więc zobaczcie, to są pieniądze fenomenalne, bo to jest 9 milionów, czyli mamy 17,4, czyli to jest 16,4 miliona nam się nagle robi. Uważam, no, że, że ciężko, naprawdę ciężko... Yy... O, lep o, o, o lepsze transfery w tym momencie Jung um, Dostaje propozycję, natomiast Junga To ja sprzedawać chyba Nie, chce, chcę chce Junga sprzedać Tak, Junga dałem na sprzedaż Jeszcze zobaczę, czy na pewno e Wawrzyniak nie odejdzie Nie, Wawrzyniak może Co ja z tym Wawrzyniakiem zrobiłem? Czekajcie Jung i Wawrzyniak, to są piłkarze, których muszę sprawdzić e Zespół Jung, Jung wydaje mi się, że jest do odejścia tak jest. No to Junga chcemy sprzedać. Od razu to zróbmy w takim razie. Eee, chciałbym tylko trujeczkę z przodu przynajmniej, i zobaczymy, na ile będziemy w stanie to wynegocjować. Więc to się dzieje. Eee, no i kwestia Wawrzyniaka. Jak on tutaj wygląda? Wawrzyniak jest u nas właśnie. Nie jest w ogóle. Eee, a to jest piłka z gigantycznym potencjałem. Ja uważam, że tego zawodnika powinniśmy wypożyczyć. Bo tak, tu przyjdzie jak więc zostajemy z Buksą. Odejdzie Vinicius, ale ja w to miejsce chciałbym ewentualnie wolnego zawodnika, bo tu nie będziemy mieli wystarczająco czasu dla tego chłopaka, moim zdaniem, mimo Ligi Europy. On musi, on musi się rozwijać i niech rozwija się na wypożyczeniu, sprzedawać go absolutnie nie chce. No bo pamiętajcie o tym, że zostajemy z baranem, Krupą i OE, a propos młodych za zawodników, tak? To jest bardzo ważna informacja. Natomiast OE musi dostać też przedłużenie umowy. E, zobaczmy jak to będzie wyglądało Tu w jego przypadku o, Brak klauzuli odstępnego rotacyjny Super, Krupa, Baran e, Krupa też dostaje przedłużenie To jest też istotne Baran się e, tutaj wykazał Sporadyczny 17, super, zobaczcie Więc mamy tak, dwóch sporadycznych Jednego rotacyjnego e, Na dwie pozycje w ogóle jeszcze Więc super ta ławeczka się tutaj układa To naprawdę jest dobre e, I to jest, naprawdę fajny, e, to jest naprawdę fajna sprawa On odejdzie Super, 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 zaraz się okaże, że my tu będziemy mieli 20 milionów budżetu transferowego tak, tak po prostu z niczego, więc tak, Richter, e, tu mamy dogadane wypożyczenie, e, zlecamy jedno i drugie, to nas nie interesuje gdzie on odejdzie, czy Hiszpania, czy Niemcy, ale e, tego chcemy, e, wy jeżeli, nie, 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 no Wawrzyniak ma z nami zostać, bo to jest super gościu już na przyszły sezon, za buksę. To się naprawdę układa w, w taki fajny, zazębiający się organizm. E, więc tak, mamy informację na temat odejścia chyba Werner... Nie, to jest Richter, nie Werner. E, I 16,4 miliona e, na koncie. Więc tak, on odchodzi na wypożyczenie. Werner zostaje sprzedany, więc 1,5 miliona do nas wpada, czyli to jest e, 17 milionów, 900, e, więc... E, tu sobie 100 tysięcy dodamy i damy sobie 18 milionów, dobrze? Myślę, że to nikogo nie zaboli, a zdecydowanie bardziej ułatwia nam to liczenie. I przychodzi, edi, edi. Słuchajcie, na dwa lata Edin Ketiach to jest absurd. W sensie dla mnie to jest. Nie, nie rozumiem. To jest nieporozumienie. Ale czy będę narzekał z tego powodu? Eee, no, absolutnie nie. Edin Ketiach dostaje, słuchajcie, na koszulce numer. 9, bo Vinicius odejdzie. Buksa z tą dwudziestką Jego numery nie interesują. Natomiast ja bym chciał, żeby Werariu dyszkę dostał Hajdara, żeby on poczuł, że tutaj jest naprawdę mega ważnym zawodnikiem. No bo jest, bo to jest naprawdę zawodnik, który jest dla nas no, no niesamowicie istotny. Więc tak, wypożyczony E, przychodzi, wypożyczony, Werner sprzedany, to już policzyliśmy. Werner, rozmowy spełzły na niczym, to już policzyliśmy. Więc to mamy wszystko podziałane, e, Naprawdę, bardzo fajny budżet nam się tutaj kształtuje na transfer w defensywie. E, więc tu czekam na Wasze propozycje. Tymczasem BVB chce od nas Szolca, e, który nigdzie ma się nie ruszać. Bardzo mi przykro, Borusio. Nara, nas nie interesują Wasze propozycje. On z nami zostaje, natomiast Malik Tilman e, dostaje. Ofertę e, i to jest gościu, na którego też wrzucamy swój price. Tak 40 milionów to są pieniądze, które chcemy za niego dostać. Jeżeli ktoś nam te pieniądze da, e, to my to powiemy. Nice super extra. 40. No nie rozumie tego Bayer Leverkusen, e, że my chcemy sprzedawać za duże pieniądze naszych zawodników. E, no nie są w stanie tego zrozumieć. 45 no, i kończymy te negocjacje. Słuchajcie, są klauzule na wielu zawodnikach. Chcecie to wpłacajcie. E, my w tym momencie jesteśmy mocni finansowo. E, jesteśmy gotowi na to, żeby naprawdę tutaj dobrze to wszystko wyglądało w tym sezonie i tego chcemy. Wyznaczyliśmy zawodników, którzy mają odejść. Tam się proszę zgłaszać. Natomiast tu e, jest okej, okay. po prostu jest okej, okay, tak jak. E, tak, jak e, sobie założyliśmy, Heidenheim zgłasza się po Super, zlecamy na rok krótkie wypożyczenie. E, znaczy, nie krótkie wypożyczenie, tylko roczne wypożyczenie bez opcji wykupu. Zobaczymy, co odpowiedzą. Tu się mieli. E, Genialnie, naprawdę genialnie nam się to wszystko poukładało. Słuchajcie, zaraz też dostaniemy raporty odnośnie tych wolnych zawodników, na których czekamy. Za MRI może przejść do Juventusu. No to by był ciekawy transfer. Aston Villa chce od nas STW-sza No i to jest drobny problem, ponieważ STW, no ale on z nami może zostać jeszcze w sensie powiem tak, inaczej. Zacznijmy od 40 milionów i zobaczymy co Aston Villa powie. Jak go sprzedamy za cztery dychy, to dla nas G. Przypominam, my go kupiliśmy za 4 miliony swoją drogą, nie? Eee, Wawrzyniak, dogadane wypożyczenie, to cieszy mnie niezmiernie. Akceptujemy w takim razie taki obrót spraw i niech on idzie i strzela e, jak najwięcej i niech wraca pięknie rozwinięty. Więc teraz e, mamy. Mm, mecze przedsezonowe. Tu się zmierzymy z Anglikami, wieloma, mocnymi. Tutaj mamy bardziej international ten turniej i wolę zdecydowanie tą opcję, bo ona jest bliższa Lidze Europy, mam wrażenie. Jakubu jest obiektem zainteresowania, Jung mamy dogadaną sprzedaż i tu mamy zmianę pozycji. Więc ciebie chcielibyśmy tutaj przerobić na lewego brońce. No i w tym momencie defensywka, Byczku. Defensywka, lecisz w to. Natomiast powiem szczerze, no mając jego... To ta oferta zastąpili. Wygląda co najmniej ciekawie. E, I będziemy o niej myśleli. Będziemy o niej myśleli. Trzeba oczywiście też będzie postawić tutaj na plany rozwoju. Natomiast tu bardzo szybko mamy dogadane, e, dogadaną e, transakcję do Al-Hilal. No i myślę, że taki Jung to tupie nóżkami w oczekiwaniu na ten transfer, bo możliwość pogrania z gwiazdami. E, dla piłkarza tej klasy, czyli niezbyt wysokiej klasy, to jest coś ciekawego. E, więc w tym momencie sytuacja wygląda tak, że szykujemy się e, do sezonu. E, panowie, wszyscy teraz wchodzimy sobie w takie treningi e, i zobaczymy, jak nam się to poukłada. I trzeba będzie po prostu ten składik fajnie sobie po przekładać. Odchodzi Wawrzyniak na wypożyczenie. Świetnie, to trzeba było zrobić. To trzeba było zrobić. To jest bardzo dobry ruch w moim odczuciu. Tymczasem patrzymy, czy odejdzie do Al-Hilal ten ziomal. I zanim przeczytamy sobie te raporty, bo przeczytacie musimy. To tak. Członek personelu, rozmowa spełzły na niczym, bobek nie odejdzie, bo w tym roku naprawdę chcemy na niego stawiać. Obiektem zainteresowania. Ok. Patrzymy na to, co dzieje się tutaj. Anton. Szkoda, że nie zdążyliśmy, no ale takie są zasady, niestety. A Akot, koto nie. Ty. No nie. Ty nie. Ty. Zobaczymy go sobie, bo to może być bardzo fajny rezerwowy. Ninja. To może być bardzo fajny dodatek do zespołu. Schodzimy niżej. No, jest Luka Waldschmidt. Tu się zastanowimy. Ty niestety nas nie interesujesz. Stark. No, nie wydaje mi się, żebyśmy powi że powinniśmy mieć po tego Starka. W sensie uważam, że to będą pieniądze bardzo źle zainwestowane. Więc patrzymy, czy to wszystko jest od Webera. Tak jest. No to wszystkich tych zawodników już sobie przejrzeliśmy. Więc no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że tutaj mamy naprawdę ciekawego zawodnika. I to takiego naprawdę ciekawego zawodnika zaproponowanego. Yy... No bo zobaczcie, że. Yy, on naprawdę dobrze wygląda i to jest 25 latek. Myślę, że spokojnie do rzucenia na inne także pozycje ze względu na to, że jest zabójczo szybki. Yy, no, bo mieliśmy jeszcze Schmyta, Natomiast Walczmyt nie prezentuje się aż tak dobrze. A tutaj mamy. Naprawdę fajne uzupełnienie ofensywy jeszcze. Eee, jest to ofens o, uzupełnienie ofensywy, które będzie nas kosztowało ile? Eee, nie chcę się pomylić, więc żeby tu nie było. O Boże, koza, jak ty źle liczysz. To jest 2, inaczej. To tak zróbmy, żeby nie było. Eee, 7,5, tak, tak. Dzielimy sobie na 3, to sprawia, że 2,5 miliona. No. 2,5 miliona za takiego napastnika, jak dla mnie, to jest dobry deal. Naprawdę dobry deal. Bo to jest szybki piłkarz, eee, mówię, na boku może grać. Takie uzupełnienie ofensywne, bardzo i intrygujące. Natomiast pytanie jest jedno, czy my go realnie potrzebujemy? Ale wydaje mi się, że tu naturalnie on po prostu wygra w sezonie rywalizację z Buksą. Eee, I zobaczymy, jak się to poukłada dalej. W najgorszym wypadku, po roku, że odejdzie. Rotacyjne występy, no właśnie to jest fajne w nim. No to, to jest, on też rozumie, po co przychodzi. Pięcioletni, bo zobaczcie, jaki to jest młody piłkarz też, nie? To jest 25 lat. E, więc to jest coś ciekawego. E, słuchaj, byku, podoba mi się nawet to, no ale my musimy tu zmienić, bo tu przechodzimy na 2,5, nie? E, 2,5 miliona. Co sprawia, że nam zostaje. 15,5 miliona wtedy. I nie wiem, czy powinienem to robić. Wiecie co? Eee, obraźmy go. Bo. Nie wiem, czy powinniśmy to robić, bo po tym transferze zostanie nam 15,5 miliona. Czyli jednak znacząco to wpływa na uszczuplenie naszego budżetu na obrońcę. A obrońca jest naszym prior pri priorytetem. I uważam, że. Zakładając pozostanie w drużynie Larsona na pozycji tego SP, to moim zdaniem powinniśmy połączyć Charliego Patino z tymi 18 milionami i sprowadzić jakiegoś fajnego, środkowego obrońcę. Co poskutkuje tym, że będziemy mieli naprawdę duży budżet na tego SO, a powinniśmy z rynku wolnych zawodników podpisać tego SP, który wygląda naprawdę ok. Tutaj wpada nam, Eee, około półtora miliona, tak jest. Czyli tu możemy sobie wpisać 19,5 miliona, już mamy. Eee, co uważam, że jest naprawdę spoko. No i sam transfer tego Junga to dla nas jest transfer tego pomocnika, którego możemy sprowadzić. I wydaje mi się, że to jest najbardziej sensowne rozwiązanie, słuchajcie. Zatem eee, przyjdziemy sobie jeszcze tutaj do tego spotkania. Natomiast ja liczę, że wydacie mi fajną propozycję środkowego obrońcy, e, bo to jest coś, co by nam się bardzo przydało. Zatem e, w tym meczu gramy tak: Wos i Takura. Nie chcę tutaj mieszać tymi obrońcami, bo chciałbym, żeby ta trójka obrońców to był i Takura, Wos, i ktoś, kto będzie w tej e, układance przed Wosem, tak? czyli tu będzie e, po prostu ktoś lepszy. I to może być prawonożny środkowy obrońca i to jest naprawdę fajne. Natomiast tu zagramy sobie rezerwowym składem: Wos, Scholz. Bobek, eee, Estewesz, chociaż Estvez jest bardziej podstawowy, ale tu Kowalczyk, eee, Charlie Patino, eee, Oetu i tu Baran i tu Krupa. No i tu Buxa w tym momencie. Więc wychodzimy rezerwowym składem bardzo. No ale tak to ma wyglądać. Tak to ma wyglądać w tym pierwszym meczu. Zobaczymy też jak ten rezerwowy skład sobie poradzi z Sevilla. E, przegrywamy 0 do 2. Patrzymy na oceny. Buxa źle, Baran fatalnie, Krupa e, lepiej. E, Oscar sobie wszedł, Oe fatalnie, Patino no nie jest, nie jest to dramatyczny występ w skali występu tej drużyny, ale ogólnie obiektywnie tak. No dobrze, ale tak to miało być, słuchajcie. Zatem czekam na Wasze propozycje tak jak mówię. Teraz naszym priorytetem jest środkowy obrońca. I to jest mega ważne. I środkowy pomocnik, ten wolny. Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie. I wtedy środkowy obrońca, sfinansowany z. Tego 19,5 miliona plus sprzedaż Patino. I uważam, że to jest dobry, znaczy nie sprzedaż, tylko wymiana Patino lub też sprzedaż. No bo kiedy spojrzymy sobie w zespół, no to Charlie Patino to jest bardzo dużo pieniędzy, które. których nie widać na boisku. A w tym momencie to jest 9 milionów przynajmniej. Więc naprawdę można fajnie to zrobić. Naprawdę można fajnie go połączyć e, i też w wymianie oszukujemy arsenal, bo nie tracimy pieniędzy e, na sprzedaży. Więc uważam, że to jest naprawdę dobry deal. Więc przypominam, jutro, bez odcinka, ale to dlatego, że czekam na Wasze propozycje. Więc mam nadzieję, że nie zawiedziecie i że macie jakichś fajnych zawodników, których powinniśmy sprowadzić do środka defensywy. Może ten Malik Tjaw jest tego typu piłkarzem, bo przypominam, że Niemca tutaj mamy. No i to jest fajne połączenie już bardzo dużego doświadczenia w Europie, ale nadal młodości. Eee, wydaje mi się, że to tak jak Teraz o tym, im, im bardziej o nim mówię Tym bardziej mi się wydaje być to sensowny e, argument No jest tutaj ten Perez e, No ale patrzymy sobie na Tiawa Zobaczcie, no to by był transfer idealny Ale czy Celta Vigo się zgodzi Nie wiem, nie mamy nawet 20 milionów Na koncie, więc czekam na wasze propozycje Może taki Mavra Ponos I powrót Mavra I powrót Charliego Patino do Anglii Czy też Ozan Kabak który nie kosztuje dużych pieniędzy, na niego mogłoby być nas stać tak po prostu. Dajcie znać, kogo waszym zdaniem powinniśmy ściągnąć a za dziś. Bardzo wam dziękuję.